Poczucie zobojętnienia i pustki wewnętrznej. Gdy jest się w relacji z kimś, jak się dobija do takiego poziomu, to on jest bardzo przykry. Jestem pewna, że większość z Was się z tym zgodzi. Gdy mi zdarza się dobić do takiego poziomu, gdzie po prostu już no, praktycznie na niczym mi nie zależy, czuję się właśnie taka wypalona, no, pusta dosłownie, i mam już dość i mi się już nie chce. Naprawdę nikomu nie życzę takiego położenia, bo jest. Takie naprawdę nieprzyjemne i przykre. Jest jednak coś bardzo pięknego w tym położeniu. I tak na przykład, jeżeli dobijamy do takiego punktu, będąc po jakichś konfliktach albo czymś, co było dla nas obciążające i trudne, a dawaliśmy z siebie wszystko, już po prostu więcej się nie da, już po prostu wystrzelaliśmy się z każdych możliwych energii. Argumentów, rodzajów podejść, strategii, wszystko i nie działa, i po prostu już trzeba odpuścić. I to jest taki moment, kiedy ta pustka wjeżdża. I to, co jest dobrego, co przychodzi z takim momentem, to, to jest to, że wtedy odcinamy się od bardzo toksycznych i złudnych nadziei. Nie ma nic piękniejszego niż odcięcie się od złudnych i toksycznych nadziei, zwłaszcza gdy dotyczy to relacji. Dlaczego? Bo do tego momentu, zanim opadniemy z sił, zanim wpadniemy, w... mam dość, zawsze istnieje jakaś szansa, że być może jeszcze coś zrobię, a być może jeszcze ty coś zrobisz, i być może dzięki temu, że ja coś zrobię, albo ty coś zrobisz, ja będę zadowolona. Albo ty będziesz zadowolony w moim odczuciu i wtedy ja będę zadowolona. I tak naprawdę to jest gierka ego. To jest gierka, którą prowadzi nasza osobowość, nasza tożsamość, która nie chce się poddać do ostatniego momentu. Lecz gdy się podda, to w tym momencie może ewoluować, dopiero w tym miejscu może stać się czymś innym, lepszym, może dojść do zmiany. I wielokrotnie opieramy się poczuciu pustki, opieramy się temu poczuciu, które jest takie właśnie dojmujące, ponieważ boimy się, że z drugiej strony tego odczucia nie ma już nic może już nie ma relacji może już nie ma tego, na czym nam zależy a w kontekście relacji no właśnie, że ta relacja się skończy. To znaczy, że ona nie miała takiej wartości, albo takiej trwałości, albo to nie była miłość. A bardzo często, co jest bardzo ciekawe, gdy dobijemy do takiego punktu i przejdziemy przez niego świadomie, świadomie, czyli wdrożymy też drugą osobę do tego, że jesteśmy w takim punkcie, że już mam dość. Teraz już Twój ruch. Już zrobiłam tyle, ile mogłam, tak jak potrafiłam z tym co miałam według moich zasobów według mojego stanu świadomości i ja już po prostu więcej nie wiem i chyba potrzebuję po prostu twojego ruchu w tym momencie bo ja już więcej nie zrobię nie dam rady nie zaproszę cię do niczego niczego więcej jak sobie pozwolimy na to żeby dojść do takiego punktu to jest punkt zwrotny i jasne on niesie ryzyko tego, że ten punkt zwrotny będzie oznaczał, że ta relacja się po prostu rozminie i dwie osoby pójdą w swoją stronę. A może też oznaczać, że oboje się zreflektujecie i okaże się, że: Wow, teraz jak już mnie nie robisz takiej presji, bo dla drugiej strony często to jest presja ogromna, to teraz widzę, gdzie może ja mogę coś zrobić. Może warto czasami też przyjąć, że im dłużej, im bardziej walczymy, im ciężej, im mocniej, im więcej argumentów używamy, im więcej nowych strategii wdrażamy, tym trudniej czasami o zmianę. Paradoksalnie, ja wiem, że idzie wszystko to w dobrej intencji dla zbliżenia, dla lepszej komunikacji dla wprowadzania czegoś, coś budujące, dobre, wzmacniające inne. Ale intencja to jedno, a jej wykonanie o, tu pokazuję tę ukrytą intencję. Czy to jest rzeczywiście chęć zmiany, czy zachowania swojej racji, swojego ego, swojej tożsamości? Relacje mają to do siebie, że im bliższe, im więcej jest w nich miłości, tym bardziej będą podważać czasami tożsamość. To, co mówię, nie jest dla każdego. To nie jest dla relacji, w których osoby są uwikłane w przemoc, w toksyczne zachowania, w nadużycia, w emocjonalną, finansową czy innego rodzaju przemoc. To nie jest dla takich relacji. Jeżeli jesteś w takiej relacji, Uciekaj, uciekaj jak najszybciej, a potem zrób robotę ze sobą i zacznij się kochać, zacznij się akceptować i zacznij lubić siebie i szanuj swój potencjał po to, żeby nie popadać znowu w relację, która będzie miała po prostu innego człowieka z inną twarzą, ale o tym samym schemacie. Ważne jest, żeby zrozumieć, że w pewnym momencie dobicie do punktu mam już dość, jest o tyle słuszne, żeby właśnie poddać się temu, że może mam już dość nie tej relacji. Ale tego, kim się stałam w tej relacji, tego, jaką osobowość w sobie wytworzyłam w tej relacji, może to nie jest kwestia, on ma się zmienić, może to jest kwestia, może dzięki temu, jaki opór doznaję z drugiej strony, może to ja mam się zmienić. Ale zostawię Was z przemyśleniami i zastanawiam się, jakie to dla Was było. Tak czy inaczej, jeżeli czujesz, że moje treści z Tobą rezonują, chciałabyś skonsultować się ze mną lub chciałbyś skonsultować się ze mną, Link pod opisem filmu tam możesz zabukować spotkanie. A jeśli jesteś kobietą, która chciałaby odzyskać swoje ciało dla siebie, poczuć się w nim pewnie, muśnie i soczyśnie. I tak kobieco, jak nigdy wcześniej, i chciałabyś wziąć swoją kobiecość na własność ponownie, to mam dla Ciebie procesy terapeutyczno-coachingowe, w których naprawdę będziesz mogła tego sięgnąć, zakorzenić się w tym i pozostać taką, bo jesteś pewna, że już tego doznałaś i tęsknisz za tym. Tak czy inaczej, Ciebie również zapraszam na darmową konsultację i możesz to zabukować pod opisem filmu. A ja życzę mnie soczystości, głębokich przemyśleń i do usłyszenia, do zobaczenia.